Witam, tym razem przedstawiam gameplay gry Star Trek Voyager Elite Force. Jest to FPS osadzony w realiach słynnej gwiezdnej sagi Star Trek. Gramy tutaj porucznikiem Monroe, stawiając czoło przeciwnikom takim jak Borg, Romulanie, Klingoni. Gra została wyprodukowana przez Raven Software w 2000 roku. Menu gry jest przejrzyste. Teraz przedstawię załogę. Załoga główna oraz dwa składy drużyny ryzykantów. Captain Catherine Janeway. Commander Chakotay. Lieutenant Commander Tuvok. Lieutenant Belana Torres. Ensign Tom Paris. Ensign Harry Kim. Emergency Medical Hologram. 7 of 9. Neelix. Lieutenant Les Foster. Ensign Alexander Monroe. Crewman Austin Chang. Crewman Rick Beesman. Crewman Telsia Murphy. Crewman Chell. Crewman Juliet Girard. Crewman Perfecto Oviedo. Crewman Ken Lathrop. Crewman Tom O'Dell. Crewman Mitch Satlos. Crewman Michael Jaworski. Crewman Jeffrey Nelson. Crewman Elizabeth Laird. On Stardate 48315.6, the USS Voyager was transported beyond our control, 70,000 light-years across the galaxy to the Delta Quadrant. There, without aid from Starfleet, we began our 70-year journey home. In our numerous encounters, we came into contact with many dangerous and violent species. Having a limited crew with no chance of reinforcements, we determined that we needed a specialized team to handle the more dangerous situations. Tuvok, Voyager's chief of security, assembled an elite force of security personnel named the Hazard Team. Ensign Monroe is second in command of this uniquely trained team. Equipped with Seven of Nine's experimental anti-Borg weapon, the Infinity Modulator, the Hazard Team has beamed to a Borg cube on a dangerous mission. However, the team was quickly overwhelmed, and the I-Mod is now in the hands of the Borg. Separated from the rest, Monroe is attempting to rescue the team. Pierwszą misją jest przedarcie się przez sześcian Borga, pokonując wrogów i uwalniając członków drużyny. Borg jest rasą, którego pancerz modyfikuje się zgodnie z działaniem broni energetycznej. Dopiero użycie wielofazowego modulatora pozwala unieszkodliwić wroga. Odnajdujemy kolejnych członków załogi. Naszą misją jest uwolnić ich.
Christ, Savior! Get the IMO, it's on the table! No, get me out of here! It's that control panel! Thanks, Monroe. Let's go.
out, Chang. You've done all you can. Aye, sir. Po chwili gry dowiadujemy się, że jesteśmy w holodecku i to, co przed chwilą wykonywaliśmy, było tylko ćwiczeniem drużyny ryzykantów. Mr. Monroe, your tactical approach was, shall we say, tactless. All right, Hazard team, report to debriefing. Nice going, Monroe.
sir, if I may. Was he supposed to know the panel would explode? That point is not relevant, Mr. Monroe. A given situation is not as predictable as you might desire. Your reckless decision has caused the death of you and your teammates. You have failed. Had you followed standard hazard team procedures, you may have survived the simulation and achieved your mission objectives. Yes, sir. Procedure. Speak freely, Ensign. Deck 4. With all due respect, sir, I don't think procedure would have mattered. There wasn't any way I could have possibly rescued them. Someday, Mr. Monroe, you may be called upon to do the impossible. Consider this to be your personal Kobayashi Maru. Red alert! Po chwili nasz statek zostaje zaatakowany przez obcych i musimy się bronić. I rozpoczyna się cała przygoda. Jest to prolog gry. Status. Captain, we have reports of secondary ETS conduits on decks 8 and 9 rupturing. Warp drive is offline. Grafika może nie poraża, ale jak na tamte czasy była całkiem niezła. Tuvok, they don't respond to hails. Maybe we need to send a clearer message. Target their weapon systems and disable. Firing phasers. Direct hit. Phasers had no discernible effect. Half shields are down, Captain. Rerouting auxiliary power to the shields. Captain, I'm getting reports of extensive damage on decks 9 and 10. We're not going to survive another hit. Photon torpedoes, full spread. Torpedoes away. W wyniku wymiany ognia nasz statek przenosi się w wymiarze do innej przestrzeni i zaczyna się cała przygoda. Naszym zadaniem podczas gry będzie wydostać się z nieprzyjaznego wymiaru. What just happened? Captain, we seem to have been torn from normal space. I think we've been pulled through some sort of isodimensional rift. Where are we? Apparently, here, Captain. Sensors and most of Voyager's primary systems are offline. Until repairs are made, it may be difficult to ascertain exactly where here is. W roli intro wykorzystano bardzo ładną czołówkę z serialu Star Trek Voyager, nagrywanego w latach 1995-2000. Głosów postaciom w grze użyczyli aktorzy grający w tymże serialu. Jeśli chcecie zobaczyć, co się działo dalej, dajcie mi znać. Pozdrawiam!